Każdy rok przynosi coś nowego. NGOsy z roku na rok coraz mocniej współpracują z samorządem. Mamy wypracowane naprawdę dobre mechanizmy współpracy. Współpracy, która jest korzyścią dla mieszkańców, bo przecież te grubo ponad 800 organizacji pozarządowych w Opolu realizuje projekty kierowane do mieszkańców, mieszkanek w bardzo różnych obszarach. Kultury, sportu, edukacji, turystyki, spraw socjalnych. Za to im dzisiaj dziękujemy. Za szybką reakcję w różnych też kryzysowych sytuacjach. Trzecia dekada XXI wieku też chyba to jest ogromne wyzwanie, patrząc na to, co dzieje się i w kraju, i na świecie, jeśli chodzi o te organizacje. To jest ogromne wyzwanie i w działalności organizacji pozarządowych widać też reakcję na to wyzwanie, na to, co się dzieje w kraju, w Opolu, w Europie. Najpierw COVID, bardzo trudna sytuacja, w której organizacje pozarządowe nie mogły pozostawić swoich podopiecznych. Miały bardzo często dwa razy więcej pracy, dużo większe wyzwanie. No i rok 2022, który absolutnie sprawił, że musieliśmy wszyscy działać w zupełnie nowej rzeczywistości i właśnie NGOsy zareagowały błyskawicznie, bardzo skutecznie. Bardzo wiele NGOsów jako jedne z niewielu mają też takie możliwości, aby prowadzić akcje humanitarne, transporty humanitarne. Na te organizacje mogliśmy liczyć i za tą ich ogromną pracę, determinację, pracę bez względu na czas, na zmęczenie. Serdecznie im w tym Światowym Dniu NGOsów dziękujemy. Na NGOsy możemy zawsze liczyć, czujemy to, są coraz bardziej profesjonalne, są coraz bardziej silne, skuteczne i cieszymy się, że jest ich coraz więcej, bo ten dynamizm w liczbie organizacji widać. Mają też ważne projekty i w skali naszego miasta, i w skali ogólnopolskiej. Takim przykładem jest chociażby sposób wpływania na miasto, na swoje otoczenie i nabór, jaki prowadzi Fundacja Batorego do akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos, prowadzona od wielu, wielu lat, bo od 2006 roku przez Fundację Batorego, jest działaniem, do którego udziału zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z miasta, ale też grupy nieformalne, wszystkich tych, którzy chcą w jakikolwiek sposób zmieniać swoje otoczenie, działać lokalnie, rozwiązywać problemy u siebie lokalnie, tak żeby efekty tych działań były jak najbardziej i jak najszybciej odczuwalne przez właśnie tą lokalną społeczność w tych takich małych grupach społecznych. Bardzo serdecznie zachęcamy. Nabór trwa do tegorocznej edycji tej akcji do 5 marca. Na czym akcja polega? Jakie są takie największe korzyści z niej płynące? Korzyści jest cała masa, natomiast największe według mnie to wymiana doświadczeń między organizacjami, które już pewien proces w realizacji swoich zadań u siebie w samorządach przeszły. Można z tymi organizacjami porozmawiać, można wymienić doświadczenia, można poprosić o pomoc w organizatorów we wsparciu, w rozwiązaniu pewnych problemów, w kontakcie z samorządem, w dotarciu do materiałów informacyjnych, w promowaniu tej akcji w mediach lokalnych czy też ogólnopolskich. Można w ramach tej akcji uzyskać również wsparcie takie mentorskie specjalistów z różnych dziedzin dotyczących właśnie działalności w tych lokalnych społecznościach, tak żeby efektywność tych działań była jak najwyższa i żeby doświadczenia zdobyte przez czy to organizacje, czy przez jakieś właśnie gremia działające lokalnie mogły przełożyć się na jeszcze efektywniejsze działania w innych obszarach, nie tylko w ramach tej akcji.